Witajcie hopheadki i hopheadzi, tutaj Michał z Alebrowaru. Dzisiaj mamy 27 września i to jest świetna okazja, żeby podsumować ten super udany dla Alebrowaru sezon. I to, co robimy najlepiej, to food pairing i projekty wspólnie realizowane z Jackiem Koprowskim, teraz w jego nowej restauracji Fino. Na tę okazję właśnie przygotowaliśmy specjalną 7-daniową kolację, gdzie będziemy kosztować 7 piw, w tym paru zupełnie nowych niespodzianek przedpremierowo. Zapraszam Was do środka. Witam serdecznie w restauracji Fino. Na początek Lady Blanche, które zarówno powinno pasować do Amusa i zaraz danie główne o piwie opowie Michał. Ja chciałem się tylko póki co przywitać i uciekam na kuchnię gotować. Życzę Państwu smacznego i udanego wieczoru. Jesteśmy w takim gronie, w którym się dobrze znamy, więc trochę kolorowych tajemnic możemy pozdradzać. To jest pierwsze piwo w naszej nowej serii. New England DDH IP, czyli podwójnych IPA fermentowanych drożdżami do New Englandów i chmielonych dwa razy ogromnymi ilościami chmielu. 9%. My się, jesteśmy hopheadami, ale też Słowianami. Teraz pójdziemy na zaplecze zobaczyć, jak te wszystkie wspaniałości powstają. Chodźcie. Cześć Michał, siemanko, cześć, jak tam u ciebie? Jacek, mistrz ceremonii. Powiesz, co będziemy dzisiaj jedli do naszych wspaniałych piw? Zaczniemy od śledzia. Przejdziemy szybko do trochę drobniejszych historii, czyli tuńczyk. Następna pozycja wątróbka, dalej trochę warzywny, czyli burak. Odświeżymy wszystko porzeczką z chmielem. Temat zakończy kaczka, a całość dopnie deser, czyli czekolada rubinowa z wiśniowymi elementami na przełamanie i oczyszczenie. Jesteśmy głodni i spragnieni. Pierwsza kolacja Fino dobiegła końca. Jesteśmy bardzo zadowoleni, bardzo najedzeni. Pod dużym wrażeniem tego, co Jacek skomponował do naszych piw. Tą kolację rozpoczynaliśmy od śledzia, który był w kolędrze sparowany z Lady Blanche. I my mamy do Was pytanie, co Wy byście wybrali do śledzia? My jesteśmy z nadmorza, śledzi mamy w bród, nawet w herbie mojego miasta dwa, więc jestem ciekaw Waszych odpowiedzi, a my postaramy się coś później z najciekawszymi propozycjami zrobić. Michale, tak? A jakie plany na przyszłość? Kiedy będzie kolejny futbol? Tak. Z piwem i jedzeniem przygód nie kończymy na dzisiejszym wieczorze. Już w listopadzie widzimy się na dużej kolacji Serce do Garów, który będzie organizowany na stadionie Lechii Gdańsk. Tam będziemy dobierać piwa do dwóch dań, a po Serce do Garów przygotujemy coś specjalnego na premierę Say No More, gdzie również spotkamy się przy stołach z jedzeniem i piwem. Ostatnia anegdota jest taka, że mieliśmy kontrolę Wicharsu, i który kontrolował etykiety. Już nie możemy nazywać tego piwa whisky extra stout. Musimy zmienić przynajmniej na pitet, bo nawet whisky jako przymiotnik nie może występować w nazwie stylu piwa według interpretacji urzędników Wicharsu, więc będziemy przeklejać kilka tysięcy butelek w browarze nowymi etykietami. A ja życzę na zdrowie po raz szósty.